Witajcie w kolejną 28 już niedzielę zwykłą. Mamy piękną pogodę, przynajmniej wtedy, kiedy to nagrywam. Nie wiem, czy u Was teraz też taka jest. Możliwe, że też jest. Najwyższy czas, żeby usiąść u stóp mistrza, więc ja siadłem pod drzewem, w każdym razie, bo ładne drzewo i jesienne, po to, żeby porozważać Boże Słowo, jak Maria i Marta właśnie, tak, czy bardziej jak Maria, bo Maria stanęła jak usiadła, żeby znaleźć tą najlepszą cząstkę, więc zapraszam Was na kolejny odcinek. Pan Bóg, który uzdrawia, Bóg, który leczy z chorób przez proste rzeczy. Tak naprawdę te dzisiejsze czytania, zresztą tak jak każde uzdrowienie w Piśmie Świętym, nie do końca jest tylko uzdrowieniem dla samego siebie. Często Pan Jezus, kiedy uzdrawiał ludzi, to uzdrawiał przede wszystkim najpierw ich wiarę, najpierw uzdrawiał ich duszę. Wtedy, kiedy mówił właśnie, że Twoje grzechy są odpuszczone, potem dopiero na przykład pomagał paralitykowi wstać, kiedy właśnie najpierw zapraszał ludzi do decyzji wiary, bo wszystkie uzdrowienia, które Pan Jezus czyni, mają na celu pokazać jedno. On jest Bogiem, On jest Mesjaszem, On jest Królem, tym, który został posłany na świat, aby zbawić ludzi. I dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam ludzi trędowatych, żyjących na pograniczu Samarii i Galilei, czyli z jednej strony Galilea pogan, Samaria, tam gdzie się wierzy po swojemu, gdzie mieli swoją wiarę, swój sposób wierzenia. Więc to są ludzie, którzy żyją też w trądzie, czyli są też nieczyści, żyją w grzechu, którzy żyją na pograniczu albo pogaństwa, albo wiary takiego na swój sposób. I spotykają Pana Jezusa, który każe im iść do kapłana. To było związane z taką czynnością rytualną obmycia się, czyli też wejście na taką drogę, też można powiedzieć, prawną. Dzisiaj byśmy powiedzieli może kościelną. Czyli tak nie tylko wierzyć po swojemu, albo w ogóle nie wierzyć, ale też kazał poddać się pewnemu rytuałowi. Kapłan był takim człowiekiem, który w imieniu Pana Boga, w imieniu wspólnoty, jako też swoisty lekarz, oceniał, czy dany człowiek już jest oczyszczony z trądu, czy już może wrócić do społeczności. No i dlatego Pan Jezus każe im to zrobić. Każe iść na wiarę. Tak samo jak w tym pierwszym czytaniu mamy też sytuację, kiedy człowiek poszedł się obmyć w wodzie, w wodach Jordanu, Syryjczyk Naaman. I właśnie, też na początku się buntował przecież. Po co mam się, mam tyle innych wód, gdzie mógłbym lepiej się obmyć, takiego Jordanu mam iść. Tu chodziło o decyzję wiary. Czyli Pan Jezus obmywa ich z ich trądu, których takim może największym grzechem było to ich wyłączenie ze wspólnoty. W ogóle trąd też wyłącza, zobaczcie, nie? Ludzie ekskomunikowani, można powiedzieć o nich. Przez to, że nie mieli prawdziwej wiary. Święty Paweł w drugim czytaniu mówi o tym, że głosi Ewangelię. Nauka tu zasługująca na wiarę. Ewangelię Jezusa Chrystusa. Dlatego to też się łączy, nam daje takie światło na rozumienie tych pozostałych czytań. Bóg, który dzisiaj chce uzdrowić naszą wiarę, chce, żeby ona była prawdziwa, chce, żeby była katolicka, żebyśmy nie odchodzili właśnie, nie? Zobaczcie, ludzie jakoś funkcjonowali, pewnie tam do Pana Boga też się modlili. To nie znaczy, że tam wszyscy ludzie z Samarii i Galilei byli źli, chociaż właśnie pyta się jeden z uczniów Pana Jezusa, przecież czy może być coś dobrego z Galilei. To nie znaczy, że ludzie, którzy wierzą inaczej, są źli, ale właśnie mam takie wrażenie ostatnio, że to już od 2 tygodni gdzieś może, czy nawet no jakoś te 2 tygodnie to już gdzieś mi to ta myśl przyświeca, że chyba w Kościele katolickim doszliśmy do takiego stanu, gdzie myślimy sobie, kurczę, co my się czepiamy tych protestantów na przykład, biorę na przykład, czy innych tam niewierzących, innych inaczej wierzących. Przecież to nie są źli ludzie, no też tego Pana Jezusa uznają, no może nie mają tych sakramentów mszy, kapłaństwa, Matki Bożej jakoś tam nie uznają, no ale przecież mają Biblię i kochają Pana Jezusa i no starają się jakoś tam nawracać i głoszą, i czy to Pismo Święte tak czytają.
Co my od nich tak właściwie chcemy? No to w sumie ten kościół jakiś taki chyba był za bardzo radykalny pod tym kątem, jakoś tak się odłączał, taki był właśnie tutaj anatema sit, niech będzie wyłączony, tutaj takie te ogłoszenia papieży i w ogóle. Co my tak od nich chcemy? No i troszeczkę idzie to w taką stronę czasami, nie mówię, że wszędzie, ale grozi nam coś takiego, że będziemy teraz podchodzili do spraw takiego ekumenizmu w taki sposób, że będziemy rezygnowali z tego, co nasze, w imię takiego braterstwa. No bo braterstwo, tutaj Pan Jezus chce jedności, aby byli jedno. Dzisiejsze czytania pokazują nam, że Panu Jezusowi chodzi też o taką prawdziwą wiarę. To nie znaczy, że potępiał nie wiem, Samarytan, przecież też daje go za wzór w pewnym sensie, nie? Ale też, no właśnie, chciał, żeby potem ten człowiek przed nim klęka, przed nim wyznaje wiarę, że Jezus jest Bogiem, reszta nie wróciła, Samarytanin wrócił. I to z jednej strony trzeba pokazać tak, że rzeczywiście mogą być ludzie lepsi nawet moralnie, wśród nawet niewierzących, czy wśród wierzących inaczej, ale to nie znaczy, że Pan Bóg chce tego. Owszem, On to widzi, ale jednak zaprasza ludzi, żeby byli w tej prawdziwej wierze, w prawdziwej Ewangelii Jezusa Chrystusa, żeby właśnie, skoro Pan Jezus mówi zrobić tak i tak, no to zrobić tak i tak. Macie iść pokazać się kapłanom. To z jednej strony właśnie pokazanie tej kościelności, ale z drugiej strony też posłuszeństwo Słowu. A jeżeli będziemy tak posłuszni radykalnie Słowu, to tam przeczytamy też różne fragmenty Pisma Świętego o tym, że no właśnie, że Pan Jezus sam mówi, że kto nie spożywa ciała i krwi Syna Człowieczego, ten nie ma w sobie życia, nie? Czy jakieś też inne fragmenty, które czasami są przemilkiwane. Więc to jest ważne, żeby rzeczywiście o to dbać. Ostatnio w godzinie czytań było takie drugie czytanie. To było, kiedy to było? To było we wtorek. Jakby ktoś miał aplikację Pismo Święte, czy jakiś tam brewiarz, coś tam, co macie, czy w ogóle brewiarz, bo to takie fajne ten smaczek na jednym spotkaniu, gdzie tam księży, gdzie byliśmy. Jeden z księży mówi, no jak ktoś nie ma telefonu, to tu są brewiarze, nie? To w sensie, że teraz dzisiaj to, co nie jest do końca dobre, kardynał Sarach słusznie nas upomina. Też staram się rzeczywiście o to dbać, żeby z tego telefonu się unikać modlenia się, ale z księgi. Ale mniejsza o to. Chodzi o drugie czytanie z wtorku, gdzie jest mowa o tym, że ten, kto jest bez biskupa, prezbiterów i diakonów, to jego spotkania są niemiłe Bogu, że taki człowiek jest poza kościołem. Tam jest kościół, gdzie jest też, gdzie są też duchowni, kapłani. Taka łączność z biskupem, papieżem. Tak, więc to jest też to, co nas charakteryzuje. I też przy okazji odcinków o Matce Bożej Nigdy Dosyć serii, ten odcinek o tym kulcie Maryi, też tam mówiłem takie rzeczy, że to, co jakoś charakteryzuje też wiarę katolicką, wyróżnia na tle innych, to właśnie miłość do Eucharystii, kult Matki Bożej i jedność z papieżem. To jakoś szczególnie należy do naszej tożsamości. I to nas leczy. Posłuszeństwo rzeczywiście temu, co dał Pan Jezus. A to są od Niego też rzeczy, nie? Oczywiście tam, to jak mówię, to nie chodzi o to, że mamy tych ludzi potępiać. Może rzeczywiście był taki czas, że ktoś tam, nie wiem, walczyli ze sobą. To nie chodzi o to, żeby walczyć. Ale jeżeli mamy się znaleźć i zbudować prawdziwą wspólnotę, to tylko w prawdzie Ewangelii. Więc dzisiaj Bóg chce uzdrowić Twoją wiarę, uleczyć Cię z trądu, żebyś zanurzył się właśnie ten wody Jordanu, ten Syryjczyk na Aman, który zanurza się w wodach Jordanu. Też przywołuje nam też Jordan, już tam kilkaset lat później, gdzie Jezus się zanurza w wodach Jordanu. Zobaczcie, on z tej Galilei pogan też wychodzi, więc on tam, on też idzie do ludzi właśnie wierzących inaczej, albo niewierzących, gdzieś pogubionych, bo taka jest rola też Zbawiciela. Ale Jezus idzie do Jerozolimy. Idzie stamtąd do Jerozolimy, czyli tam, gdzie ten kult jest rzeczywiście pełny, tam, gdzie on sam ostatecznie oddaje życie. Nie oddaje życie gdzieś tam w Galilei, tylko w Jerozolimie, w miejscu świętym, mieście świętym. Czyli to pokazuje też, to jest takie niesamowite w Panu Jezusie, że
prowadzi nas do pełni prawdy, ale też daje nam taką przestrzeń na to, żeby się rzeczywiście nawrócić, żeby mieć taką, nas prowadzi do tego. Całe nasze życie jest taką też drogą do życia coraz bardziej w prawdzie, do przyjmowania tego, co też mówi Jezus. Sami wiemy, że nie da się nawrócić wszystkiego naraz. Próbujemy czasami to zrobić, się też nie da. Ważne, żeby ku tej Jerozolimie iść. Każda droga do Jerozolimy w Piśmie Świętym to droga wiary, a droga z Jerozolimy w inne miejsca, choćby uczniowie, którzy odchodzą z Jerozolimy, to droga odejścia od wiary, wchodzenie w głąb, jakieś też odejście od Boga. Więc pielgrzymujmy drogą wiary za naszym Mistrzem Panem do Jerozolimy. Pozdrawiam Was serdecznie. Tak, mam nadzieję, że już byliście w kościele. Jak nie, no to bądźcie. Każda niedziela bez mszy świętej to też takie zaprzeczenie naszej tożsamości. To jest też, do czego nazywa Pan Jezus. To nie chodzi o to, że On nas łaje za wszystkie grzechy, przyjmuje nas z miłością, ale też nam pokazuje pewną drogę. Idźcie, pokażcie się kapłanom. Pokazaliście się swojemu księdzu? Tak. I właśnie warto, żeby po to się idzie, żeby odkryć w Jezusie też Boga. Boga, który zbawia, który daje życie, to On uzdrawia, nie? Żeby to odkryć, że to takie połączenie doświadczenia, spotkania z Jezusem, jest też z instytucją, że ten sam Jezus, który uzdrowił, odnosiła też do instytucji, do pewnych rytuałów, co znaczy, że też to wszystko ma jakiś sens, to też jest potrzebne. Tak, i jeszcze oprócz tego, że byliśmy przy stole Słowa, Słowa i Eucharystii, mam nadzieję, że byliście też dzisiaj przy urnach, żeby zagłosować w wyborach, to jest nasz obowiązek jako ludzi wierzących. Dlatego głosujcie zgodnie z sumieniem na osobę, którą wiecie, że reprezentuje wartości chrześcijańskie, i módlmy się dzisiaj szczególnie za naszą ojczyznę o to, aby wzrastała coraz bardziej i żeby była miejscem, gdzie możemy spokojnie czcić Pana Boga, gdzie możemy wzrastać wzajemnej miłości i budować cywilizację życia taką prawdziwie chrześcijańską. A od tego, kto rządzi, też zależy, tak? A potem patrzmy na władzy, na usta, na ręce, nie na usta, na usta też. Co mówią i co robią. Czy rzeczywiście, a jak się nie będą, no to domagajmy się tego, że chcemy być ludźmi wierzącymi, chcemy znaleźć prawdziwą wiarę i mają nam to umożliwić, bo katolicyzm, na tym zbudowany została cywilizacja europejska i dzięki niej się jeszcze w Polsce jakoś wstaje, a jak nie będzie tego, no to się będzie rozsypywało, jak cały Zachód. Dobra, bo tu wieje, porwie i co będzie. Więc Was błogosławię na ten niedzielny dzień. W końcu jakieś też inne tło. Muszę jakoś się ustawić, bo to jeszcze mi zacznie wiać i co będzie. Więc niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Kolorowo, jesiennie pozdrawiam Was. Nie będzie już ogłoszeń. Po co ogłoszenia? Weźcie się w kościele, nasłuchali ogłoszeń. To tu wystarczy. Z Bogiem i pa!